Cześć, nazywam się Przemek Ptaszyński i witam Was w 22 odcinku mega unikatowego vloga Gawędy o architekturze, w którym będę opowiadał o budynkach znanych, ważnych, o budynkach, w których byłem i widziałem na własne oczy. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, serdecznie Cię do tego zapraszam. Zaczynamy. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o Francesco Borominim, przede wszystkim o jego największym dziele, najbardziej znanym dziele, czyli San Carlo alle Quattro Fontane, kościele San Carlo alle Quattro Fontane. Natomiast też jako uzupełnienie do tego kościoła, który będzie dzisiaj głównym tematem, dodam jeszcze taki kościół uniwersytecki San Ivo, który jest, tak jak powiedziałem, pewnym uzupełnieniem, jest takim elementem, o którym też warto opowiedzieć, a jednocześnie będąc w Rzymie, zwiedzić te dwa kościoły w pewnym takim połączeniu i jakby rozpatrywać je jako taki jeden pomysł, czy jako pewna ewolucja pomysłu. I teraz, jeżeli chodzi o samego Francesco Borominiego, jego prawdziwe imię i nazwisko to jest Francesco Castelli, urodził się 25 września 1599 roku, czyli już w epoce baroku, w Bizone, a zmarł 3 sierpnia 1667 roku w Rzymie. I teraz, jeżeli chodzi o jego twórczość, no to zdecydowanie był to taki bardzo, bardzo rozwinięty barok, co zresztą daty tutaj tak wskazują, bardzo rozwinięty barok, taka, powiedziałbym, końcówka, taka ostateczna faza baroku, gdzie on też należał do takich artystów, którzy zdecydowanie ten barok rozwinęli i zbudowali, powiedziałbym, rozbudowali taką paletę elementów, które ten barok wzbogacały, i też dlatego między innymi będę o Francesco Borominim i jego dziełach opowiadał, ponieważ jest on bardzo taką ciekawą postacią, którą tę paletę architektoniczną wzbogacił właśnie o bardzo fajne, takie charakterystyczne też elementy. I teraz, jeżeli chodzi o sam kościół San Carlo alle Quattro Fontane, tutaj mamy go przedstawionego na rycinie Piraneziego. Też warto wspomnieć w ogóle o Piranezim. Piranezji szczególnie, jego takim szczególnie ulubionym tematem były różnego rodzaju ruiny rzymskie. Natomiast jak widać w czasach, kiedy też tutaj około 100 lat później, 150 lat później po wybudowaniu tego kościoła, Piranezi też poszukiwał ciekawych obiektów wybudowanych w Rzymie. Jeżeli chodzi o kościół San Carlo alle Quattro Fontane, mieści się ten kościół na skrzyżowaniu ulicy Via del Quattro Fontane i Via del Quirinale. Tak naprawdę ja powiedziałem, że on mieści się na ulicy Via del Quattro Fontane. Via to jest ulica po włosku, w związku z tym tak naprawdę jest to Via del Quattro Fontane i Via del Quirinale. Takie dosyć, powiedziałbym, istotne miejsce w samym Rzymie, do którego też łatwo trafić. Też budynek został najprawdopodobniej ukończony w 1667 roku, też w roku, kiedy umarł autor. I tutaj u góry jest, na belce takiej skrępowanej, jest też umieszczony taki napis, który mówi, że kościół został wybudowany na cześć Świętej Trójcy i Karolowi, i jest podany właśnie rok 1667. Bardzo prawdopodobne, że też chciano z jednej strony podkreślić rok śmierci autora tego budynku w takim sensie, że jakby ukończył on wtedy swoje dzieło nad tym budynkiem, a bardzo prawdopodobne, że też ten budynek wtedy został rzeczywiście ukończony. Natomiast też, jeżeli chodzi o kościoły, to one bardzo często są, po pierwsze, długo budowane i też często trudno bardzo jasno wskazać, kiedy kościół został ukończony, ponieważ w kościele zawsze coś nowego się robi. W związku z tym ten rok 1667 myślę, że trzeba traktować dosyć umownie, natomiast on jest tutaj wskazany na elewacji. Teraz zacznę, opowiem może o detalach tego kościoła, które tutaj się znajdują, to też przejdę do samego placu.
bo plac też jest bardzo ciekawy. Myślę, że to będzie bardzo dobry wstęp w ogóle do tego, żeby omawiać sam kościół. Plac i fontanny, bo sama nazwa placu wskazuje na to, że jest to plac czterech fontan i cztery fontanny umieszczone tutaj na placu zostały zlecone przez papieża Sykstusa V, zbudowane właśnie pod kierunkiem artysty i zainstalowane w latach 1588-1593. I teraz fontanny przedstawiają po kolei Tybr i Anienę. Anienę to jest dopływ Tybru oraz Dianę i Junonę, które symbolizują tutaj wierność i męstwo. Jeżeli chodzi o fontannę, która symbolizuje Tybr, jest tutaj taki rzeźba, która jest w ten sposób, tak jak widzicie, zainscenizowana. Tutaj też pojawia się wilczyca i też jest to pewne odniesienie do samego Rzymu. Kolejną rzeźbą jest Junona, która tutaj jest związana właśnie z łabędziem. Diana. I Anienę, jeżeli chodzi o tę rzeźbę, ona właśnie symbolizuje, odnosi się do rzeki, do pływu Tybru, który tutaj w Rzymie właśnie z Tybrem się łączy. Teraz, jeżeli chodzi o sam kościół, to warto przede wszystkim zaznaczyć tutaj taki pewien wynalazek autora, który polegał na krępowaniu elementów elewacji. To krępowanie jako takie oznacza wyginanie, czy wyginanie belek, wyginanie tutaj tympanonów, portyków, belkowania i tak dalej. I teraz, jeżeli chodzi o samo określenie krępowanie, to najprawdopodobniej jest to związane z tym, tutaj w języku polskim, że w momencie, kiedy mieliśmy do czynienia z krępowanymi meblami, to oznaczało to fakt, że mebel, który był wyginany, drewno, które było wyginane, musiało być skrępowane liną na jakiś czas, nasączone wodą, skrępowane liną i po takim krępowaniu i wyschnięciu tego drewna można było tą linę, tutaj w cudzysłowie mówiąc, rozwiązać, odkrępować i to wszystko pozostawało takie w takich kształtach, które były nadane właśnie poprzez to krępowanie. I teraz, jeżeli chodzi o elementy architektury, to akurat ta nazwa właśnie związana z meblarstwem, z krępowaniem, najprawdopodobniej się w tę architekturę, że tak powiem, zapadła w taki bezpośredni sposób. I z tego powodu to wyginanie elewacji właśnie nosi taką nazwę. Mówi się o tym, że to jest krępowanie. Też warto zwrócić uwagę, że sam kościół jest właśnie powyginany, że elewacja nie jest płaska, tak jak we wczesnym baroku. Kolejna rzecz, że przy tej powyginanej elewacji nie mamy też do czynienia z trójkątami, z naczółkami, czy z takim pełnym portykiem, że ten obiekt nie jest jakby nakryty, zwieńczenie tego obiektu nie jest wykonane za pomocą naczółka, tak jak wcześniej, czy w starożytnym Rzymie, później w renesansie, czy we wczesnym baroku, tylko jako zwieńczenie tego budynku, tutaj nadany jest taki, wprowadzony jest taki medalion, który wisi nad tym budynkiem i stanowi takie, powiedziałbym, organizacyjne zakończenie. Teraz tutaj też bardzo takim ważnym elementem dla autora jest zabawa elementami wklęsłymi i elementami wypukłymi. Tutaj warto zwrócić uwagę, że mamy to okno, ta nisza, która tutaj się znajduje, jest potraktowana tutaj przez Borominiego w sposób taki wklęsły, natomiast tutaj mamy do czynienia z oknem, które to okno wprowadzone jest właśnie w taki element, który jest wypukły, nawet
Jest to taki element, który jest tutaj dodany w taki pewien dodatkowy sposób. Jest to taka trochę budka wprowadzona tutaj do tej elewacji. Jeszcze tę sprawę związaną z wypukłością tej części elewacji właśnie podkreślona jest medalionem i tutaj rzeźbami, które znajdują się właśnie w dolnej części elewacji. Też kolejną rzeczą, na którą należy tutaj zwrócić uwagę, jest fakt, że w sposób bardzo nowoczesny ta elewacja została wprowadzona tutaj tylko i wyłącznie w część pierzei tej ulicy. Czyli sam kościół jako taki, czy pierzeja tego, czy ściany tego kościoła, to jest ta ściana i dalej idzie ta ściana, która jakby flankuje tę ulicę boczną. Natomiast jeżeli chodzi o podkreślenie, jakby elewacja tego kościoła została nadana tylko na pewną część pierzei, która jest związana z tym kościołem. Chodziło o to, żeby przede wszystkim znaleźć front tego kościoła, ponieważ kościół jest na narożu i przy placu, to on chciał znaleźć pewien front, odciąć pewien element taki, który będzie właśnie służył za front, a też z drugiej strony ideą było to, żeby nie odrabiać wszystkich elementów, żeby nie odrabiać całej tej przestrzeni, tylko żeby można było się skoncentrować na tej takiej, powiedziałbym, elewacji, w cudzysłowie oczywiście powiem, że kurtynowej, takiej elewacji, która stanowiła tutaj, powiedziałbym, tak, głównie sygnał, że tutaj właśnie mamy kościół. W związku z tym też, jak patrzymy na to dzieło, jak patrzymy na ten kościół, to też warto zwrócić uwagę, że odruchowo jakby widzimy właśnie tę część jako kościół, a to już tak naprawdę tutaj intuicyjnie nie jest dla nas kościołem. Nie rozpatrujemy tego jako kościół, rozpatrujemy to bardziej jako pierzeję placu, w której zresztą znajduje się jedna z tych fontan. Jeżeli chodzi o samego sam wnętrze tego kościoła, też ono jest bardzo ciekawie tutaj wprowadzone w działkę, ponieważ działka była miejsce, w które wbudowywano ten kościół, które było tutaj do zaprojektowania, było bardzo takim nieregularnym kształcie. Przede wszystkim, po pierwsze, było ścięte tutaj przy placu. Druga sprawa, że jedna z granic tej działki była w pewien sposób tak rozwarta, była nieprostopadła do tej drugiej granicy po stronie tutaj frontowej. Kolejna rzecz, że tam też w ramach tutaj budynków, które okalały tę działkę, też były takie pewne elementy, które były w pewien sposób właśnie nieregularne, które można było dobudowywać. W związku z czym, jeżeli chodzi o Borominiego, on wprowadził tutaj taki pewien układ elementów konstrukcyjnych, elementów geometrycznych, gdzie zorganizował właśnie taki kościół tutaj z kilku elips. Przede wszystkim sama nawa główna stanowi taką pełną, dużą elipsę, tutaj w cudzysłowie, dlatego w cudzysłowie mówiąc, dlatego że ta elipsa składa się tutaj, zobaczcie, tu mamy taką apsydę stworzoną z połowy koła, tutaj mamy kolejną apsydę stworzoną z połowy koła. To są już ćwiartki, które są połączone ze sobą tutaj takimi elementami prostymi, flankowanymi przez kolumny, ale całość jak gdyby miała tworzyć coś, co w rezultacie tworzy pewną elipsę nawy głównej. Tutaj, jeżeli chodzi o elementy, które się znajdują tutaj i dopełniają ten układ, no to oczywiście jest ta frontowa elewacja, która tutaj w wyraźny sposób jest właśnie krępowana. Tutaj część takiej przestrzeni związanej z obsługą tego kościoła, natomiast warto zwrócić uwagę, że te wszystkie korytarze, one są dopasowane do tego, co można było tutaj zrobić z tą elewacją i elewacja tej
tej części jest dopasowana do tego, co znajduje się wewnątrz, i te elementy wewnętrzne dopasowane są do tego, co można było zrobić z tą elewacją. W związku z tym to z jednej strony kościół, czy konstrukcja, rzut tego kościoła jest dopasowany do działki i do pierzei, do zewnętrznych pierzei tego placu i ulic, które tworzą ten plac, a z drugiej strony same te pierzeje dopasowane są do tego, co jest wewnątrz. Także to jest bardzo ciekawy sposób myślenia, jak na ten okres, w którym ten budynek powstawał, czy bardzo nowoczesny sposób myślenia, jak na ten okres, kiedy on powstawał. Tutaj mamy ołtarz tego kościoła. On jest bardzo, jak na fakt, że ta działka była taka bardzo nieregularna, to ten kościół jest bardzo mocno uporządkowany wewnątrz. Zresztą podobnie dzieje się w przypadku San Ivo, o którym też na dzisiejszym wykładzie, czy na dzisiejszym spotkaniu porozmawiamy. Tutaj mamy wnętrze, to nie jest duży kościół, też trzeba powiedzieć. Bardzo ciekawą jest kopuła, w zasadzie zestaw kopuł, które nakrywają wnętrze tego kościoła. Tutaj znowu mamy do czynienia z takimi półkopułami, które nakryte są łukami, które wyposażone są w kasetony. Tutaj znowu mamy łuk z kasetonami, a tu mamy taką półkopułę z kasetonami. Tutaj mamy znowu takie rozciągnięte, w cudzysłowie mówiąc, półkopuły, i całość jest nakryta taką kopułą eliptyczną. Jest to bardzo ciekawy układ geometryczny. Tutaj znowu mamy taką zabawę kasetonami. Bardzo znowu charakterystyczny dla takiego bardzo, bardzo rozwiniętego baroku. Też był na przykład w Polsce tego rodzaju rozwiązania i krępowania elewacji też były w sposób bardzo udany, naśladowane, i bardzo często możemy gdzieś się natknąć tutaj w polskich miastach. Tutaj znowu mamy przekrój przez tenże kościół z widokiem na wnętrze. Warto zwrócić uwagę, jak smukły jest ten kościół. Jak tutaj, jeżeli byśmy przypomnieli sobie kopułę, którą wcześniej z kasetonami, którą wcześniej pokazywałem, to ta cała feria tych elementów kasetonów zaczyna się gdzieś na tym poziomie. Tutaj mamy wnętrze kopuły. Jeszcze zwróćcie uwagę, że u góry wszystko, całość nakryta jest przez latarnię. I tak naprawdę ta część, która nakrywa ten kościół, która buduje tutaj oświetlenie, wnętrze, kopułę, te wszystkie kasetony, to ona jest znacznie wyższa niż część przeznaczona dla wiernych, niż część rzeczywiście przeznaczona na elementy takie, można powiedzieć, dotykalne tego kościoła. Także bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. Tutaj jeszcze w internecie znalazłem ciekawe takie rysunki, które związane są z zbudowaniem właśnie geometrii tego kościoła. Jak za pomocą linijki, cyrkla można wykreślić ten kościół zarówno w rzucie, jak i w przekroju, czy w widoku. Że to wszystko, te wszystkie elementy były możliwe do kreślenia linijką i cyrklem, i prawdopodobnie autor siedział właśnie z linijką i cyrklem i to wszystko sobie wykreślał. I tak w ten sposób ten kościół powstał. Też jeszcze zwrócę waszą uwagę, że rzut tego kościoła, jeżeli nie wiedzielibyście, że to jest rzut kościoła i dostali taki rysunek, to można by przypuszczać, że to jest jakiś element jubilerski, że to może jest jakaś broszka, może jakiś wystrój, ściany. Także to jest takie bardzo, bardzo zdobne i też bardzo ciekawe w swoich kształtach, i też później naśladowane właśnie przez osoby, które zajmowały się meblami, czy osoby, które zajmowały się wystrojem jubilerskim i tak dalej. Tutaj jeszcze mamy widok na ten kościół i też przejdę do kościoła San Ivo. Jest to kościół uniwersytecki, bardzo ciekawie zbudowany tutaj na dziedzińcu uniwersytetu. Jakby temat, który dostał Boromini, polegał na tym, czy zagadnienie, które tutaj powstało, polegało na tym, że miał on do czynienia z bardzo długim dziedzińcem uniwersytetu. Dziedzińcem, który miał takie wnętrze, takie no, zbyt długie wnętrze, takie dzisiaj powiedzielibyśmy takie tramwajowate, że takie robiące złe wrażenie poprzez swoją długość. Nie było wiadomo, czy to jest wnętrze dziedzińca, czy tak naprawdę ulica. To było coś takiego, co trudno było
że tak powiem, określić. Kolejna rzecz, że tak naprawdę to wnętrze w tej formie było nikomu niepotrzebne, że ktoś na tym uniwersytecie, ktoś, kto odpowiadał za ten uniwersytet, stwierdził, że może fajnie byłoby coś w środku wybudować. Być może to miało być coś wolno stojącego w środku tego dziedzińca, natomiast tutaj autor Boromini przyszedł i stwierdził, że ten obiekt, który tutaj powstanie, należy jakby rozeprzeć pomiędzy tymi elewacjami. I teraz zasadą tego kościoła, podobnie jak w poprzednim przykładzie, jest takie są takie późno barokowe zabawy w część wklęsłą, tutaj w tej części dolnej, potem w część wypukłą, tutaj jeżeli chodzi o ten tamburyn kopuły, potem znowu część wklęsłą, jeżeli chodzi o latarnię, a potem część wypukłą, które tworzy taka wieżyczka, która tę latarnię nakrywa. Także jest tu bardzo dużo właśnie takich elementów wklęsłych i wypukłych. I to jest jakby zasada budowania tej elewacji. Też mamy bardzo ciekawy rzut tutaj w ramach takiej gwiazdy Dawida, która też jest bardzo szczegółowo zaprojektowana w sposób geometryczny. Też warto zwrócić uwagę na te podcienia, które tworzą tutaj dziedziniec. I teraz, jeżeli chodzi o te podcienia, on tak skrupulatnie i dokładnie tutaj wykorzystał te podcienia, że czasami mamy do czynienia z grubą taką nawet metrową ścianą w miejscach, gdzie to wychodziło mu z tej konstrukcji takiej geometrycznej, ale czasami mamy do czynienia dosłownie z 20-centymetrową ścianą, co było, powiedziałbym, prawie nie do pomyślenia w stosunku do tego rodzaju budynku, że on tutaj wykorzystał dokładnie tę przestrzeń, tak naprawdę co do centymetra starał się właśnie zbudować jak największy tutaj układ kopuły, rzutu i jak najlepiej to zaaranżować. Tak, żeby pozostawić tutaj oczywiście te kontynuujące się podcienia, które wcześniej tworzyły ten dziedziniec. No i tutaj mamy widok właśnie w rzucie, widok na to, jak zorganizowane było sklepienie. To jest oczywiście widok, czy można powiedzieć, może inaczej, rzut sklepienia razem z grubościami ścian. To w ten sposób było zasklepione. Tutaj mamy jeszcze takie dwie wieże dodatkowe. Także bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie. Też jeszcze w nawiązaniu do San Carlo alla Quattro Fontane należy powiedzieć, że ten budynek z jednej strony jest tutaj wykorzystany pod te podstawowe wnętrze, bardzo ciekawe wnętrze, ja zaraz pokażę tę kopułę. Natomiast z drugiej strony elementy takie dodatkowe, różne klatki schodowe, w cudzysłowie takie wieże, takie przestrzenie boczne czy pokoje, one są wprowadzone tutaj w taki sposób, żeby wykorzystać jak najwięcej tego wolnego miejsca. One są tak wprowadzone, tak, żeby, że tak powiem, jak najlepiej to wykorzystać geometrycznie i jak najmniej tej przestrzeni pozostawić pustej albo przeznaczonej na elementy takie zabetonowane, może w ten sposób. Jeżeli chodzi o kopułę, która nakrywa ten kościół, wygląda ona w ten sposób, też jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Tutaj patrząc na tę kopułę od spodu, szczerze powiem, że trudno się domyślić tego, jak ona wygląda w rzucie. Dopiero w momencie, kiedy się zobaczy plan tej kopuły i jednocześnie porówna z tym, jak wygląda to w naturze, to tutaj funkcjonuje taki efekt wow. Się okazuje, że to, co wygląda na pierwszy rzut oka, na taki trochę w taki sposób luźny sformułowaną kopułę, okazuje się, że to jest bardzo, bardzo szczegółowo geometrycznie zaprojektowane. I mamy tutaj oparty właśnie o gwiazdę sześcioramienną projekt tej kopuły. Czyli jest to gwiazda sześcioramienna wyposażona w taki element, tutaj w takie elementy kołowe i jednocześnie kopuła jest wykreślona poprzez zestawienie ze sobą tych dwóch elementów. I tak wygląda tutaj budynek w połączeniu ze ścianami. Jest on dosyć ciężki i też właśnie związany z takimi z przeciwstawianiem sobie elementów wklęsłych i wypukłych. Dziękuję za dzisiejszy wykład. Zapraszam na kolejne nasze gawędy o architekturze. Dzięki i do zobaczenia.